Serdecznie. Wracamy do naszej rozmowy o życiu i śmierci. Zapowiedzieliśmy, że będziemy teraz omawiać system przekonań. Mi się wydaje, że to jest bardzo istotny element naszego życia, bo on determinuje w sumie naszą postawę wobec tego, co się dzieje dookoła. No tak. Wielokrotnie udowodnione. To, co mamy zakodowane w naszych skryptach myślowych, tak odczytujemy naszą rzeczywistość i od tego, który poda dane wzorce, zależy kształtowanie naszych umysłów, a w rezultacie przekonań, czyli wniosków, powiedzmy, z pewnych dostępnych danych. Skąd wiadomo, czy wszystkie dane są dostępne? No tego nikt nie wie. Jeśli chodzi o sam temat albo kwestię śmierci, to na samym początku naszej rozmowy wróciliśmy do tego, jak to dawniej bywało, gdzie śmierć nie była zjawiskiem jakimś irracjonalnym, jakimś lękowym, gdzie nie umierano w szpitalach albo w jakichś takich miejscach odosobnienia, gdzie ludzie wręcz widzieli i czuli, jak ta dusza odchodziła w inny wymiar. Co więcej, były kultury i do tej pory są, co prawda, nieliczne, które świętują taki dzień. Świętują w sensie radosnym. Lub też, tak jak kultury niestety już wytrzebione niemal do końca, a jak niewytrzebione, to przeprogramowane na kontynencie amerykańskim, gdzie to było oczywiste. Gdzie może nie tyle cieszono się z tej śmierci biologicznej, ile podchodzono do tego w sposób bardzo normalny i ze zrozumieniem. Powinniśmy przypomnieć sobie i wybrać, która z tych metod jest dla nas lepsza. Czy ten strach, czy to zrozumienie. Ma to dalsze konsekwencje, no bo jak wspomniałeś o warstwach, to w zależności od tego, na której z tych warstw jesteśmy, tym istnieje pewna różnica spojrzenia na tą śmierć biologiczną, na oddzielenie się umysłu, wcielenie do innych gęstości, czy też jak wolicie wymiarów, co koresponduje zresztą, może nie jest to samo, ale koresponduje i z poziomu któregoś tam wyższego, bo to różne propozycje w tej chwili krążą, ile takich poziomów jest, może to zupełnie inaczej wyglądać. Może być też to odbierane jako bardzo radosne wydarzenie. Z drugiej strony tutaj na Ziemi świętujemy na przykład Dzień Narodzin, który może być z punktu widzenia właśnie tego wyższej gęstości wcale nie tak koniecznie radosny. No też i byłoby trudno świętować periodycznie Dzień Śmierci, prawda? No, nie jest to możliwe w naszym przypadku, ale wydaje mi się dużo ważniejszym momentem odejście ze zrozumieniem niż sam fakt narodzin. Ja na przykład czegoś takiego jak urodziny nie świętuję już od wielu lat, od kiedy zrozumiałem, że wtrącenie nas do gry w momencie, kiedy my jesteśmy do tego zmuszani lub też oszukiwani w pułapce inkarnacyjnej, to wcale nie jest radosna wiadomość, ale jak już jesteśmy tutaj i wchodzimy, to możemy ją zrobić radosną. Wszystko zależy właśnie od tego, do czego nawiązałeś, od stanu przekonań. Jeżeli od dzieciństwa będziemy prawidłowo uczyć dzieci podejścia do życia i zrozumienia śmierci, tym lepiej będziemy mieli wykształcone społeczeństwo, tym łagodniej będziemy przechodzić ten moment, w tym także tych, którzy zostają i później i tęsknią, cierpią z powodu odejścia kogoś bliskiego. To pojęcie odejścia, a już tym bardziej obiecanie
że ktoś spotka się po śmierci i tam będą świętować czy radować się, no też to jest bardziej chrześcijaństwo tutaj namieszało w tych programach myślowych. No nie jest to prawidłowe myślenie, bo tu nie chodzi o świętowanie, że Jezus mówił wyraźnie, tam dokąd odchodzicie, nie będziecie się żenić ani za mąż wychodzić. Czemu? No bo nie ma potrzeby rozmnażania czegoś z życia, które jest jedno, które jest jednością. Więc jeżeli nie ma potrzeby rozmnażania, to się po prostu nie rozmnaża. Energia nie lubi takich nadmiarów. A Jacek, wystarczy przeanalizować jakby dwa teraz dominujące typy przekonań na temat życia i śmierci. Pierwsze to koniec etapu. Odejście. Mm-hmm. Koniec. Mm-hmm. Odejście, czyli krótki okres czasu, żeby, i teraz co się dzieje, żeby najczęściej konsumpcjonować i przeżyć to życie z największą, nie wiem, ilością wrażeń. Inne podejście, przejście do innego etapu. Rozumiesz? Zupełnie inaczej. To jest właśnie kwestia, co my w głowie mamy, jak podchodzimy, jak daliśmy się zaprogramować na ten pierwszy schemat, który właściwie no, on nam zamyka wszelkie możliwości, bo tam już nie ma co dalej. I nie ma co konsumować. Tak, i druga, no i nie ma albo kogo. A tutaj bym wszedł w polemikę, bo jest. Są takie warstwy, gdzie energia jest rozkładana, przekazywana do recyklingu. I to można by było nazwać, no można by było nazwać piekłem w cudzysłowie dużym, ale jednak. Dobrze, teraz to przejście do innego etapu. Więc tutaj w tym przypadku znowu patrzymy się na tą energetykę. Tu jest obawa, czy udało mi się wszystko zrobić tak, że jestem dobrze oceniony, bo już jest koniec. Tutaj jest element, występuje w podtekście sądu ostatecznego, też, który tylko, też jest pułapką. Tak, tylko my mówimy o tym krótkim etapie, kiedy po prostu, jak to się mówi, od startu do mety trzeba intensywnie przejść i raczej jest duże brzemię, które na sobie dźwigamy, mianowicie tej świadomości, że no, potem już jest koniec. I w zależności od systemu przekonań tak albo inaczej podchodzimy do tego. A w drugim przypadku, dużo szerszym, kwestia właśnie, jak wykorzystamy ten etap. Jak? I tu jest rozważanie, prawda? Bo jeśli w zależności od tego, co sobie poukładamy w głowie, jak to będzie wyglądało dalej, takie mamy możliwości. Tu nie ma właściwie żadnych możliwości. Można by było to uprościć do takiego przykładu, no... Trumna nie ma kieszeni, więc jeżeli chodzi o konsumpcjonizm sam w sobie na tyle, na ile pomaga nam w przeżyciu, ale także i czerpiemy z niego jakąś radość, tak, ale przesyt, bo mamy ograniczenie pewne, dobowe, roczne, aż sięgniemy ograniczenia lat naszego życia. Czy wypełnienie takimi gównami naszego życia nie powoduje, że zapominamy o czymś ważniejszym? I teraz tych propozycji, które płyną z nowoczesnego społeczeństwa industrialnego i postindustrialnego, jest tak bogate, w tym także kwestia tak zwanej rozrywki, że nie pozostawia miejsca na tą drugą ścieżkę, na rozwinięcie tej drugiej ścieżki, więc jest to także pułapka. W momencie, kiedy my zdamy sobie sprawę z tego, po co tu jesteśmy, co jest tak naprawdę ważne w rozwoju informacji, to wtedy będziemy mogli dokonać takiego wyboru, czy mi akurat są te wrażenia potrzebne, czy potrzebne jest to, żeby te wrażenia zbierać periodycznie, powtarzać je po to, żeby co? Żeby uzależnić się od danej przyjemności, ale też i od strachu, bo przecież takie wrażenia też ludzie zbierają, tak na przykład najprostszy oglądanie rzeczy strasznych, albo no, coś, co się wiąże z wydzielaniem adrenaliny,
ja nie mam nic przeciwko sportom ekstremalnym czy też karuzelom, ale powtarzanie takiego doświadczenia nie sądzę, żeby było konieczne, a może być zdiagnozowane jako uzależnienie od pewnej substancji. Czy naturalna, czy nie, to nie ma znaczenia. Jeżeli my nie możemy żyć bez czegoś, to znaczy, że jesteśmy uzależnieni. I tutaj występują substancje chemiczne, sposób zachowania, programy powtórzeniowe, tak, że nie potrafimy na przykład żyć bez porannej kawy, ale także nie potrafimy żyć bez jakichś konkretnych ludzi. Często takie deklaracje przecież słyszymy. Jeżeli tak, to znaczy, że jesteś narkomanem, jeżeli nie możesz bez tego żyć. Czyli musisz określić, czy ty rządzisz swoim życiem, czy jakaś substancja, czy stan emocjonalny rządzi tobą. I teraz to ustawmy na osi, na odcinku właśnie dyferencjału, co, gdzie po drodze ja jestem i czy mam siłę na to, żeby i odwagę przesunąć ten suwak w kierunku to jest mi potrzebne, bo jest niezbędne i prowadzi do pewnych radości, natomiast reszta oddziela mnie od uważności, od dostrzeżenia życia jako konstruktu, od zachwytu koniec końców życiem, jako nieważne teraz, czy spojrzymy to jako na genialny konstrukt, jako budowlę, jako pewien schemat, czy też na mniej uporządkowane, a bardziej turbulentne pobieranie informacji poprzez stany emocjonalne. Jest istotne. Istotne jest zebranie tych informacji i odpowiedź na pytanie, co jest mi potrzebne i czego pragnie moja dusza. Bo nasze życia, nam się wydaje, że my nimi sterujemy. Okazuje się w wielu przypadkach, że ludzie, którzy chcą przejąć całkowicie kontrolę nad swoim życiem, najczęściej spotykają się z niespodzianką, tak zwanym chichotem Pana Boga. I wtedy brak zrozumienia tej sytuacji powoduje w nich rozdrażnienie, a nawet pewnego rodzaju stan odrętwienia. I to dotyczy każdego. I mi też się takie sytuacje w życiu przytrafiały. I czy my koniecznie musimy wpływać na nasze życie, czy nie lepiej jest ten stan przekonań, o których mówisz, wybudować tak, żeby one były poparte zaufaniem do tej istoty, którą naprawdę jesteśmy. Bo zwróć uwagę, że my chcemy manipulować na rzeczywistości i ją układać, ale tylko z poziomu operacyjnego, czyli coś zrobię, coś przygotuję, zabezpieczę się. Przecież my też się w pewien sposób zabezpieczamy. Nie jesteśmy uwolnieni od tych programów. Ale czy tylko to jest ważne, czy pewien stan zaufania tej istocie, od której pochodzimy, nie lepiej działa? Tylko że taka próba to trochę skok z trampoliny. To jest próba dla odważnych, to jest próba dla tych, którzy nie boją się życia, ale też i nie boją się śmierci. Zrobienie tego kroku nie da się zrobić na pół, tak jak z trampoliny nie da się w połowie skoczyć. Nie da się trochę skoczyć. Tak podobnie jak częsty żart przeze mnie stosowany, który prawdopodobnie nikogo nie śmieszy, nie da się być częściowo w ciąży. Albo cytując Jezusa, nie możesz stać po dwóch stronach rzeki. Albo dalej z tego samego źródła cytat, bądź zimny, albo gorący, nie bądź letni. No to są wszystko przykłady, które pokazują nam, że czasami musimy wybrać, kim tak naprawdę chcemy być. Czy chcemy być biorobotem, który korzysta z oferty systemowej, która ma za zadanie zablokować nasz rozwój i rozproszyć naszą uwagę na podstawowych przyjemnościach, czy chcemy być człowiekiem doświadczającym wszelkich radości i smutków również, ale także i braku zrozumienia w zaufaniu do tego, że to jest dobre. Nie wiem, czy nie za mocno zamieszałem, spróbuję to uprościć. Są dwa sposoby na kreowanie swojej rzeczywistości. Duży wysiłek w kierunku kreacji
i wytwarzania z różnych poziomów, również fizycznego, ale także z poziomu wyobraźni, marzeń, no i tej kreacji wyższej, czy drugi sposób, odpuszczenie i głębokie przekonanie, ale gdzie nie ma miejsca na wątpliwość, i tu jest podstawowa trudność, że jestem zaopiekowany przez moją istotę, z której pochodzę. Nieważne, jak daleko sięga twój umysł, czy sięga do ducha, duszy, czy do stworzyciela, czy do ja jestem, my jesteśmy, jakkolwiek to nazwiesz. Jeżeli delegujesz te uprawnienia na kierowanie swoim życiem i nie masz co do tego wątpliwości, że wszystko jest z twoim życiem w porządku, wtedy zaczynają dziać się cuda. Może nam brakować zrozumienia, z jakiego powodu, jak to się wydarzyło. Może nam brakować, najczęściej zresztą brakuje, po co mi to? A często odbieramy to, o Jezu, dlaczego mi się to stało? Czy tam Matko Najświętsza, czy Święta Góro. Nieważne, jak będziemy kląć, czy zaklinać. To ten poziom zrozumienia możliwe, że nie jest dla nas dostępny, ponieważ nie mamy odpowiednich organów do zrozumienia tak skomplikowanych ciągów przyczynowo-skutkowych, gdzie z wyższego pułapu widać początek i koniec gry. I to zrozumienie jest oczywiste, dlaczego to jest i po co to jest, czymkolwiek jest. Istotny jest cały zespół tej ścieżki, tych poszczególnych drobnych zmian i fluktuacji, które prowadzą do końcowego rozwiązania. Jeżeli temu zaufamy, nasze życia się zmienią. Moje się zmieniło. Polecam, ale nie namawiam. Wróćmy jeszcze do życia i śmierci, do przekonania. Dlaczego my postrzegamy ten świat jako etap, a nie jako koniec? Dlatego, że ty zaraz, Jacku, opowiesz o swoich doświadczeniach. Ja już wielokrotnie rozmawiałem z różnymi osobami i troszeczkę swoich takich przemyśleń i przeczuć i odczuć też posiadam. Dla mnie to jest naturalne, że to jest etap i nie mam najmniejszych wątpliwości. Kilka miałem takich doświadczeń, które jednak pokazywały, że coś tam jest dalej. Aż tak daleko nie zabrnąłem jak kilku moich rozmówców. Ale myślę, że Jacek, ty masz coś do powiedzenia, bo to też pozwoli jakby nabrać pewności dla tych, którzy mają, że jakby są w tym podzbiorze, jeśli chodzi o przekonanie, że to jest etap. No i będą może jakimiś argumentami, bo często rozmawiamy i zastanawiamy się, czy to jest tak, czy jest inaczej, mamy wątpliwości lub nie mamy wątpliwości, ale powoduje to problemy, że w rozmowach z innymi osobami, które to są chyba już osoby, które mają punkt widzenia zamknięty, to no brakuje tych argumentów. Czasami nawet nie chce nam się rozmawiać. Jacku, daj ci głos. Co, no nie wytłumaczysz dziecku w Afryce, jak smakuje czekolada Wedla. Dopóki go tej czekolady nie weźmie i nie spróbuje, nie rozpuści w ustach, nie zrozumie, możesz wytłumaczyć jej kształt, grubość możesz zmierzyć, wytłumaczyć kolor i porównać z otaczającymi. Ciemniejszy, jaśniejszy, bardziej, mniej. Możesz wytłumaczyć i porównać zapach, ale smaku już nie. Więc należy tego spróbować, jeżeli chce się. I jest parę dróg. No, ludzie szperają i grzebią. Obe, w ogóle przeżycia poza ciałem, tak? Podróże astralne, regresy hipnotyczne i niehipnotyczne. To wszystko można by było obalić lub też nie. Dla kogoś, kto zechce się upierać, to zawsze znajdzie jakieś ale. Ale zbliżenie się do śmierci, bo ja do tej pory miałem także, miałem parę takich podróży, parę takich z tych akcji, które wymieniłem, które poprowadziły mnie w kierunku takich przemyśleń i byłem całkowicie przekonany o tym, że życie się nie kończy. Czy to było symptomatyczne, czy nie, nie wnikam. Dla jednych będzie tak, dla sceptyków, dla innych nie, bo doświadczyli tego i nie będą wątpić. Natomiast samo
spotkanie się z drugą stroną w momencie, kiedy życie z człowieka uchodzi, jest przekonujące. I teraz takie dwa, trzy zdania wytłumaczenia, dlaczego ostatnio rozmawialiśmy znowu przy wirtualnym Jacku, przy zdjęciu sprzed roku, dwóch, gdzie byłem jeszcze w miarę przystojny. Dlatego, że po pierwsze, jak wcześniej tłumaczyliśmy, byliśmy w dużej odległości, a jak już byliśmy w małej odległości, to zdarzyła mi się taka choroba, w której tej membrany rzeczywistości miałem okazję dotknąć, tej drugiej strony. No i jest to przeżycie, też sceptycy, neurobiolodzy mogliby obalać to i wyprowadzać swoje własne tezy, oczywiście bez swojego własnego doświadczenia, tylko badawcze, zewnętrzne doświadczenie służyłoby im do obalenia tego. Natomiast w momencie, kiedy patrzysz na, oddzielając się od tej rzeczywistości, przechodząc jedną nogą to tak w dużym cudzysłowie, i widzisz rzeczy, których nie potrafisz wyjaśnić, gdzie wyobrażałeś sobie, że może to tak wyglądać, ale nie wygląda, i zaczynasz widzieć czas jako zamknięcie, jako konstrukt, zaczynasz widzieć te zachęcające światła i tunele. Kiedy patrzysz na to, i ja byłem trochę, prawdę mówiąc, zawiedziony. Bo w mojej głowie, nie wiem czy głowie, w moim umyśle powstała myśl, no i co? To już? I to takie banalne? A jeśli były to tylko programy, które a może były? Ci wrzucono i jeszcze byłeś dopiero na pierwszym etapie, a tylko programy właśnie narzucone spowodowały te obrazy? No to trzeba by było popatrzeć na cały zespół tych programów, łącznie z ciałem, bo kiedy nagle czujesz, że mija ci ból, a wiesz, że nie brałeś nic przeciwbólowego i nie ma prawa zadziałać tu żadna chemia ani żadna inna substancja, i moment, kiedy wyłącza się czas, wyłącza się ból, wyłącza się również taki wektor myślowy, że ty myślisz krok po kroku, a zaczyna ci się włączać zamiast tego myśl pionowa, czyli patrzysz na wszystko jednocześnie, na całe doświadczenie przejścia, no to, to patrzysz na to tak całościowo. I być może ktoś wrzucił program, że tak to wygląda, że czas jest zamkniętą konstrukcją i wyrwanie się poza nią prowadzi do szerszego zrozumienia. Natomiast będąc w czasie, będąc w wektorze, w obracającej się kuli, która jakby nie patrzeć, tak jak powiedzmy wmawia nam się, że żyjemy na kuli, że ktoś, kto będzie szedł, to w końcu dojdzie do tego samego punktu, mimo że jemu będzie się wydawać, że idzie w linii prostej, to tak naprawdę porusza się po sferze pewnej, co próbowano udowodnić między innymi Juliusz Verne w swojej jednej powieści, czy też doświadczenia różnych obieży światów, którzy twierdzą, że oblecieli lub też obeszli Ziemię dookoła. Gdyby to był dysk i obeszli go dookoła, wrażenie byłoby podobne, też prostoliniowe z punktu widzenia małej skali obserwacji, a w dużej nie byłoby to zauważalne. Możliwe, że ktoś pokazuje takie rzeczy, żeby mnie zainteresować, i czy kogokolwiek, kto już oddziela ten umysł od ciała. I ten ból rzeczywiście istnieje w umyśle. I w momencie, kiedy on się odkleja i pozostają już tylko nitki, no to ma się świadomość pozostawienia go. Jest to ciekawe doświadczenie, chociaż nie ryzykowałbym zaleceń w tym kierunku. Natomiast czy są prawdziwe, czy nie są prawdziwe, to trzeba zadać sobie pytanie, co według ciebie jest prawdziwe? Ciebie czy was?
co jest prawdziwe, czy nasze życie jest prawdziwe, czy cytując na przykład Matrixa, czy to, czego dotykasz, co, na co patrzysz, jest prawdziwe, to tylko zespół sygnałów elektrycznych. Jeżeli uważasz, że są prawdziwe, to są prawdziwe. Jeżeli wchodzisz na inną warstwę, wyższą, niższą, nie ma to kompletnie znaczenia, bo kierunki też się zatracają wtedy. Jak nie ma czasu, to nie ma kierunków. To wtedy spoglądasz na to z tamtego punktu widzenia, czy to jest prawdziwe, czy nie. I ten sygnał na tamten moment, z tego punktu obserwacji, jest prawdziwy, bo taki jest twój odbiór, taki, i tak kształtuje się twoje przekonanie. Jeżeli twoje przekonanie będzie, że pochodzisz od duszy i nie dasz się nabrać na obrazki trójwymiarowe, które są wyświetlane, no to będziesz dążył do duszy, czyli do wielowymiarowego ja. Jeżeli będziesz dążył ku jedności i tak jak to jest ukryte między wierszami w przekazach nauk chrześcijańskich, które mówią o zbliżaniu się do Boga, a nie tłumaczą, cóż to znaczy zbliżaniu się do Boga, to ja bym zaryzykował wytłumaczenie tego zjawiska. Jeżeli Bóg jest jednością i tworzy wszystko, i wszystko jest wytworzone z Jego jedności, co jest zakamuflowane w Ewangelii według świętego Jana 1:1, akurat od tego się rozpoczyna. Proponuję pod tym kątem jeszcze raz przeczytać, zwłaszcza że nadchodzą te święta chrześcijańskie, w których to często cytuje się ten fragment, i popatrzeć na to w ten sposób. Jeżeli wszystko było jednością i my chcemy się zbliżyć, to zbliżamy się tak naprawdę do obiektywnej prawdy, do której tylko się zbliżamy. I im bardziej ją poznajemy i konstrukcję tej gry jako całości wielowarstwowej, tym bardziej jesteśmy zachwyceni. I radość przebywania z Bogiem, przedstawiana nam przez różnego rodzaju religie jako obrazek siedzenia przed tronem Boga i słuchania upierdliwej muzyki na harfach granej przez jakichś upierdliwych aniołków ze skrzydełkami, jest wręcz obrzydliwy. Natomiast jeżeli popatrzymy z tego punktu widzenia, że zbliżamy się do prawdy i patrzymy na i zachwycamy się konstrukcją tego wszystkiego, od biologii, od najmniejszego źdźbła trawy, poprzez konstrukcje wielotkankowe, aż po cały organizm, a później połączenia organizmów, obieg pierwiastków w przyrodzie, atmosferę, konstrukcje kosmosu, wpływy magnetyczne, aż w końcu zrozumienie życia jako założenia życia, czyli poprzez założycieli życia, no to wtedy możemy zrozumieć tą radość zrozumienia. Natomiast obrazek, który nam się wciska przed oczy, obcowania z istotą zwaną Bogiem, jest tutaj co najmniej nie na miejscu, albo jest przeznaczony dla ludzi o małej uważności, czy też małej wnikliwości w podejściu do tematu. Ale zarzut bardzo słuszny. Skąd wiadomo? Nie wiadomo. Wiem, co przeżyłem, i inni, którzy byli na różnych warstwach, też wiedzą, co przeżyli. Teraz kwestia tego wzorcowania. Ja staram się nie mieć wzorcowania, chociaż wiem, że je mam jakieś. Natomiast ci, którzy mają ścisłe wzorcowanie, mają prawo zobaczyć wszystko. Piekło, niebo, czyściec, stosunkowo późny wynalazek, jak wspomniałem wielokrotnie, bo była taka potrzeba. Buddę, Krishnę, cokolwiek, czy hodowlę psów, czy też jak w filmie z Między niebem a piekłem, może być niebo wymalowane farbami olejnymi i można się nimi upaskudzić. Dlaczego nie? Dlatego tak ważny jest ten system przekonań, żeby go nie blokować, żeby go nie skwadratowić, nie dać sobie wcisnąć kitu, że tak jest na pewno, bo tak jest. Ja też nie chcę mówić, jak jest. Nie opisuję specjalnie swoich przeżyć po to, żeby nikogo nie programować. Trzeba to podejść do tego jako do konstrukcji na ogromną, niewyobrażalną skalę i
otworzyć się na coś, co jest niemożliwe. Natomiast jeżeli my widzimy rzeczy możliwe, znane i które już są odwzorowane poprzez temperowanie nas, poprzez, jak wspomniałem, edukację, kulturę, religię, wychowanie, cały proces socjalizacji, powiedzmy ogólnie, i widzimy takie rzeczy, to znaczy, że jest to dalszy ciąg programu, no. Dalej jesteśmy w programie i co najwyżej możemy trafić do recyklingu, do którego trafić nie powinniśmy. I tutaj pozwól, że pójdę dalej jeszcze w tych przemyśleniach. Jeżeli znalazłaby się taka osoba, a jest wiele takich osób, które wyszłyby poza ten program, zobaczyły, jak wygląda konstrukcja i miały takie zdolności, żeby wrócić i opowiedzieć, jak to jest, to wtedy zacznie się rozerwanie tego pudełka. Pudełka z przekonaniami tego sześcianu, w którym jesteśmy i przemieszczamy się tylko między kolejnymi kubikami. A one się przesuwają i my nie nadążamy. Taki, polecam tutaj bardzo ładny obrazek, chociaż niskobudżetowy, The Cube. Pierwszą i drugą część. Taki film. I my nie nadążamy. No niby nasza logika pozwala nam na wnioskowanie, ale okazuje się, że w dużej skali to wnioskowanie nie zdaje egzaminu, ponieważ konstrukcja przerasta nasze wyobrażenie. I zbliżenie się do tej konstrukcji na którymkolwiek z etapów powoduje naprawdę zachwyt. Pod warunkiem, że wierzymy w to, że jesteśmy jednością. Zobacz, Jacku, jak daleko odeszliśmy od takich oczywistych oczywistości poprzez programowanie, poprzez rozwalenie rodziny, poprzez rozwalenie tych takich wielopokoleniowych układów, gdzie te informacje o tym, że jest coś więcej, były przekazywane w sposób naturalny. Nad świecą, w rozmowach, wspomnieniach, czasami w różnych dziwnych odgłosach, które towarzyszyły takim rozmowom, gdzie więcej osób się spotykało, gdzie nie było tego strachu, gdzie no, śmierć czasami na zapiecku czekała i wiele dzieci, które się urodziły, tak samo odchodziły. Rozumiesz, w tym układzie było naturalnym czymś, żebyśmy zrozumieli, że życie i śmierć są koło nas. I nie było tego strachu, bo po prostu doświadczaliśmy tego praktycznie, może nie na co dzień, ale często. Ale też i ludzie byli dawniej uważniejsi. Zwracali uwagę na emocje, doświadczali ich w pełni lub prawie w pełni, ale umierali spełnieni, bez długu wobec kogoś lub siebie, że czegoś nie zdążyłem, że czegoś nie wykonałem, że coś powinienem był zrobić, że kogoś wyposażyć, kogoś zabezpieczyć, kimś się opiekować. Nie, na to jest czas na początku. Ludzie odchodzili w pełni świadomie albo zasypiali po prostu, bo kończyło im się życie bez żalu, bez sznurka, bez tej kotwicy, która przypinała ich do tej płaszczyzny, po to, żeby nie oderwać się dalej i zobaczyć chociaż częściową prawdę, jeśli nie całą. Tak, my to wiemy z przekazów jeszcze no, pradziadków, prababci, które gdzieś tam tą takim powiedziałbym, no jest trochę tych przekazów jeszcze. No jest. Nie jest to aż tak daleki okres, to już jest tam koniec XIX wieku, jeszcze początek XX. Takie sytuacje miały miejsca praktycznie, bo no, Druga Światowa rozwaliła dokumentnie praktycznie wszystko, bo ten postęp cywilizacyjny i programowanie, zobacz jak to się ładnie spięło, prawda? Robimy reset. Mhm. I deprogramujemy. Nie wiemy, ile tych resetów w ogóle było tak, w historii. No znamy, powiedzmy, parę. Ostatni, jaki pamiętamy i patrząc się teraz, jaki mamy efekt, że to, gdzie się spotykało wiele ludzi, wiele pokoleń i opowiadało i to było jakby naturalne, a w tej chwili taki dwóch zgledów siedzi sobie i próbuje tutaj cwaniaczyć, mówiąc, że słuchajcie, jest coś po. Kiedyś to było naturalne, nikt tego nie musiał tłumaczyć, bo ludzie po prostu doskonale o tym wiedzieli. I teraz bardzo mocny system programowania, utwardzania tego Matrixa spowodował, że mamy taki dylemat, że ludzie nie za bardzo mogą z własnych doświadczeń skorzystać, żeby uwierzyć w to,
co właściwie kiedyś było naturalną sprawą. Żeby ten system przekonań zawierał ten element, aha, to nie jest koniec. Ta śmierć oznacza początek czegoś nowego i wyzwalamy się ze strachu. Wtedy tak, tylko widzisz, czy kolejny upadek cywilizacyjny, który najwyraźniej jest w drodze, w ten czy w inny sposób, czy według systemu, czy poza systemem, który się ukruszy. Nieważne, jak na to spojrzymy. Czy nie będziemy wtrąceni w kolejną pułapkę odbudowy cywilizacji, przekierowania uwagi na rozwój typowo cywilizacyjny, techniczny? Czy nie zapomnimy o tych wartościach i czy będziemy je pielęgnować? Wygląda na to, że w tej chwili, kiedy wszystko wskazuje na to, że szykowany jest potężny zamach wręcz na ludzi, że część z nich przestanie istnieć. Tak? Pogłoski wojenne są wszędzie. Wojna na poziomie chemicznym, czy też wręcz genetycznym. Nie mogę mówić otwartym tekstem, no ale nasi widzowie akurat się domyślą, bo jak narozrabiamy bardziej, to nas skasują i będzie tyle z naszej misji. Jeśli zostanie doprowadzona, to czy nie istnieje ryzyko i należy to sobie gdzieś z tyłu głowy umieścić jako taki bezpiecznik, czy nie damy się wtrącić w kolejny wyścig o wygodnictwo i konsumpcjonizm, zapominając o wartościach życia jako założenia życia. Bo wtedy spotka nas to samo. I co z tego, że odbudujemy cywilizację? No i znów będzie 70 czy 75 lat, fajnie. Albo 100, albo 1000. Co ma za znaczenie? Jak później doprowadzimy się z powrotem do tego samego? Więc musimy zdawać sobie sprawę z zagrożeń i musimy o nich mówić, więc nie jest to czarnowidztwo, tylko diagnoza po prostu. Patrzymy, widzimy, jest. Mówimy, takie coś jest, powtarzamy to cywilizacyjnie kilkadziesiąt razy i nigdy się nie udało, może spróbujmy czegoś innego. Myślę, że ta próba może być dużo bardziej efektywna, jeśli ruszymy cztery litery. Na chwilę będzie już podsumowanie tego roku. Będzie musiał sobie sprawdzić, co zrobił, jak się jego życie zmieniło, czy dał się ponieść tej wielkiej fali, czy też obrał kurs na siebie samego, bo tak bym to powiedział. I teraz dla mnie początek listopada to jest takie odliczanie do marca. Cztery miesiące, które muszę przeżyć. Ja jestem ciepłolubną istotą, więc dla mnie, nie powiem, żebym kochał okres zimowy, ale przez te cztery miesiące, kiedy w większości z nas będziemy mieli więcej czasu dla siebie, po pierwsze dzień jest krótszy. No tak. Wiele rzeczy nie można zrobić na dworze, są prace takie w ogródku, które też nam wyskakują. Ale jest też wiele ciekawych zajęć po ciemku. Po ciemku szczególnie. Ale chodzi mi o to, żebyśmy tak sobie zaplanowali ten czas, żeby nie myśleć o głupotach, żeby nie surfować w internecie, szukając kolejnych czarnowidzów. Po prostu zdobędźmy jakieś umiejętności i powiększmy swój zasób wiedzy, która będzie wykorzystana w następnym roku i w ten sposób z automatu postawimy sobie krótkotrwałe cele i pozwolimy, żeby to życie po raz kolejny, każdego dnia można powiedzieć, a zrobiłem coś fajnego, cieszę się, jestem lepiej przygotowany, coś zrozumiałem. Po prostu kreujmy to życie pozytywnie. I po prostu żyć. Ludzie chcąc żyć, oczekują wybuchu życia w sobie i w tym swoim oczekiwaniu przypomina to sztukę Czekając na Godota.
czekają na pewną zmianę, na wybawienie, na przebudzenie, na cokolwiek, na to, co ma się wydarzyć, często przyniesione przez właśnie Godota, przez kogoś innego. I w tym momencie zatracają się, bo w tym oczekiwaniu bez akcji, właśnie w tym oczekiwaniu są martwi. Więc po prostu żyć. Żyć każdą chwilą, tak jakby miała być ostatnia. Wąchać kwiaty, zachwycać się zapachem gnijących liści na jesień, co ostatnio uczyniłem to wielokrotnie, bo mam akurat taki okres w tej chwili zadumy, z którego korzystam. Zrobić coś dla innego człowieka. Nawiązać kontakt. Porozmawiać, odświeżyć kontakt. Zrobić coś dobrego. Coś, co my kwalifikujemy jako coś dobrego. Czyli co ja bym chciał, żeby zostało zrobione, żebym poczuł się dobrze, i zrób to dla drugiego człowieka. No jeszcze tam potrzebny jest pewien filtr, bo nie każdemu to samo pasuje, ale są pewne czynności uniwersalne, jak chociażby zastrzyk energii w postaci zainteresowania. Po prostu zwykłego zainteresowania. Siejmy dobro z każdą możliwą sekundą, minutą, dniem. Po prostu siejmy, ono zaowocuje. Część z tych ziaren, jak w przypowieści biblijnej, trafi na skałę i nie wykiełkuje, ale są takie, które trafią. I te warto pielęgnować, i te warto siać. Tak, patrzę, co się dzieje na dworze, zaczyna być coraz ciemniej. Dzień nam skrócono. No. Więc Jacku, nie wiem, czy cię jeszcze widać, chociaż cokolwiek. Słychać może by. Słychać na pewno. 10 kilo straciłem, więc może mnie być nie widać. Trudno się, jak się obrócę bokiem, to zniknę. Więc będziemy pomału kończyć tą naszą rozmowę, te nasze rozważania dwuodcinkowe. Będziemy do nich nawiązywać, bo kolejną mikroserię mamy przygotowaną. Nie wiem, czy to dzisiaj nagramy, czy też w jakimś następnym terminie. Ale póki my żyjemy. Ale dziękujemy Państwu za uwagę. Trochę bardziej widoczni, chociaż już ledwo, ledwo. Do widzenia. Do zobaczenia. Dobra, kończę.